Kiedy w Polsce skończy się epidemia? Profesor Horban wskazuje profesor Andrzej Horban. Sytuacja jest unormowana na bardzo złym poziomie. Wydaje się, że sytuacja jest unormowana na bardzo złym, bo wysokim poziomie zachorowań, zauważa główny doradca premiera do spraw Covid-19. Profesor Andrzej Horban. Na razie wydaje się, że jesteśmy w stanie wydolności jednostek ochrony zdrowia. Natomiast niepokojące jest to, że małą mamy rezerwę respiratorową. Wynika to z faktu, że do większości zakażeń doszło 70 dni temu, zauważa profesor. Chorbań w programie, raport na antenie Polsat News. Gdzie najmniej respiratorów? Według danych przekazanych przez wojewodów w regionach jest od 400 do 1,4 tysięcy. Wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19 Trochę gorzej sytuacja wygląda z respiratorami, w zależności od województwa wolnych pozostaje od kilku do ponad stu respiratorów. Najmniej wolnych respiratorów jest w województwo. Zachodniopomorskim 8 i Lubuskim 9. 16 sztuk pozostało w województwo. Opolskim 23 w województwo. warmińsko mazurskim i 25 w Podlaskim. Najwięcej wolnych respiratorów jest do dyspozycji chorych w województwo. Wielkopolskim 114 i łódzkim 101. Kiedy zakończy się epidemia? Profesor. Chorban prognozuje także, kiedy skończy się epidemia w naszym kraju. Jeżeli przechoruje większość społeczeństwa, która jest podatna na to, czyli 60-80%. Albo jeżeli zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka i uda nam się w miarę szybko zaszczepić tych, którzy nie przechorowali, wskazał. Główny doradca premiera do spraw COVID-19 dodaje, że zaszczepienie dużej liczby osób będzie możliwe prawdopodobnie w lutym albo marcu.